Dzień dobry Państwu i serdecznie dziękuję za to, że znaleźliście czas w środku tygodnia przed południem na to, żeby zechcieć wysłuchać tego, co mamy do powiedzenia i do pokazania w związku z planowaną inwestycją na dworcu PKS w Rzeszowie. Ja się nazywam Maciej Łobos, jestem architektem odpowiedzialnym za przygotowanie tej koncepcji, którą chcemy Państwu dzisiaj pokazać. Natomiast w pierwszej kolejności chciałbym głos oddać panu prezesowi Piotrowi Klimczakowi, który jest tak naprawdę osobą ponoszącą całe ryzyko, finansującą ten projekt i człowiekiem tak naprawdę odpowiedzialnym za całe to przedsięwzięcie. Także panie Piotrze, oddaję panu mikrofon i proszę o krótkie wprowadzenie i opowiedzenie o samej inwestycji, o tym, co PKS zabierze, jako tą ma historię długoletnich starań państwa o pozyskanie działek i tak dalej. Serdecznie witam wszystkich państwa. Według tytułów, zaszczytów cieszę się, że przybyliście na dzisiejsze spotkanie. Celem dzisiejszego spotkania jest przedstawienie koncepcji dworca autobusowego, bo to główny cel tego całego przedsięwzięcia. Historia, można powiedzieć, tego przedsięwzięcia jest z jednej strony długa, bo to, jak wygląda dzisiejszy dworzec autobusowy, to jak wygląda otoczenie tego dworca, to wszyscy mamy w głowach i wiemy, i nie ma się na tym tematem specjalnie co długo rozwodzić, ale temat dworca i jego, tego jak on wygląda, no budzi wiele kontrowersji, jest przedmiotem, można powiedzieć, często wskazywanym jako miejsce, gdzie no, potrzebna jest istotna zmiana. I w związku z tym PKS podjął działania związane z tym, żeby przygotować po pierwsze teren do tej inwestycji. Nasza działka PKS-u to ponad 60 arów, to jest teren, plac manewrowy i budynek dworca, ale można powiedzieć rok temu u nas pojawili się likwidatorzy w odniesieniu do działki, która bezpośrednio przylega do działki PKS-u, to likwidatorzy spółki PSK i oni podjęliśmy z nimi negocjacje dotyczące zakupu tej działki. To działka ponad 80-arowa i ta transakcja zakończyła się definitywnie już miesiąc temu. Tą działkę żeśmy od PSK, od likwidatora kupili. W związku z tym w centrum miasta powstał ponad 1,5-hektarowy obszar, na którym można zrealizować nowoczesny dworzec odpowiadający wyzwaniom czasu. Dworzec, na którym można nie tylko wsiąść do autobusu, ale można również spędzić atrakcyjnie i praktycznie ten czas oczekując na ten na autobus, ale również miejsce, w którym można wiele spraw będzie w przyszłości załatwić. Chodzi tutaj głównie o różnego rodzaju usługi i inne jakby potrzeby, które może ten pasażer czy mieszkaniec zaspokoić. W związku z tym zrodził się pomysł na budowę i przygotowanie koncepcji. Myśmy z tym tematem jakby na bieżąco informowali gospodarza tego terenu, czyli władze miasta Rzeszowa o naszych zamierzeniach. I w związku z tym odbyło się w okresie wakacyjnym spotkanie wówczas z panem pełnomocnikiem, panem Bajdakiem, na którym ustaliliśmy, że w związku z tym, że miał być uchwalany miejscowy plan dla całego terenu, nie tylko działek PKS-u, PSK, ale również i sąsiednich terenów, że zobowiążemy się do tego, że przedstawimy koncepcję, która byłaby akceptowalna oczywiście dla władz miasta Rzeszowa, która by uwzględniała też i interesy związane chociażby z funkcjonowaniem komunikacji MPK, tej komunikacji miejskiej. I w związku z tym dzisiaj jest, można powiedzieć, finał tych uzgodnień. Chcieliśmy publicznie jakby zaprezentować tą naszą koncepcję dworca autobusowego i zachęcić państwa do dyskusji, bo jest to etap, na którym możemy jakby wspólnie wypracować stanowisko, czy przełożyć te nasze oczekiwania do tego, co za kilka lat, mam nadzieję, że realnie powstanie.
Jest to etap, który wymaga w tej chwili zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Można powiedzieć, że na te dwie działki dotychczas w tych pracach planistycznych były jakby postrzegane zupełnie oddzielnie. Jest to w tej chwili etap, gdzie w zasadzie sprawy własnościowe zostały wyjaśnione. Jest jeden właściciel dwóch nieruchomości, więc jest to dobry moment na to, żeby na ten obszar popatrzeć w sposób całościowy. I jest to też moim zdaniem ta jeszcze dobra okazja do tego, żeby na temat tego projektu, na temat tych rozwiązań podyskutować. Myśmy taką przygotowanie tej koncepcji tutaj zlecili panu architektowi. On ze swojego się zadania wywiązał, ale jest to też etap, gdzie jeżeli się pojawią jakieś sugestie z państwa strony, opinie, na te opinie też czekamy i w formie mailowej czy w formie papierowej można do nas tego typu swoje przemyślenia złożyć. Będziemy się starali je w miarę możliwości uwzględniać. W związku z tym przechodzimy do meritum sprawy. Nie chcę państwa zanudzać, bo dość długo mówię, więc przekazuję głos panu Maciejowi. Proszę bardzo. Dziękuję państwu raz jeszcze i proszę mi pozwolić zrobić taki wstęp natury ogólnej. Nie chcę robić wykładu o urbanistyce jakiegoś bardzo szczegółowego, ale jest parę spraw, które wymagają, szczególnie w momencie takim, w jakim dzisiaj jest Rzeszów, zmiany władzy, zmiany pewnych paradygmatów i dyskusji toczącej się o zasadach planowania miasta. Są sprawy, które trzeba jasno powiedzieć i wyjaśnić. Dlatego chciałbym w pierwszej kolejności powiedzieć o tym, czym jest miasto. Dlatego, że w tych dyskusjach, które się toczą, mam wrażenie, bardzo często pojawiają się głosy, które uświadamiają, że ludzie nie wiedzą, czym jest miasto. Miasto tak encyklopedycznie, w najprostszy możliwy sposób definiując je, to jest po prostu zbiorowisko intensywnej zabudowy o charakterze przeważającym nierolniczym. I to kropka, tak? Więc trzeba mieć świadomość, że jeżeli ktoś mówi o rozpraszaniu zabudowy, o tym, żeby przed każdym budynkiem był zielony skwerek, żeby te budynki były rozmieszczone luźno w jakichś parkach i tak dalej, to nie mówi o mieście, mówi o wiosce. I my powinniśmy sobie w Rzeszowie odpowiedzieć na to pytanie, czy my chcemy mieszkać w mieście? Długo można by rozmawiać o tym, jakie to ma zalety, jakie ma wady. Czy chcemy z Rzeszowa zrobić wioskę albo rezerwat jakiś, tak? Z zieloną przestrzenią w środku, z której nie bardzo wiadomo, kto będzie korzystać. I to jest jakby ten pierwszy element definicji tego, czym jest miasto. Jak państwo popatrzycie sobie na klasyczne miasta, te stare, tradycyjne, które miały to szczęście, że kolejne wojny ich nie równały z ziemią i kolejne pochody wojsk nie demolowały, to zobaczycie, że tkanka miejska tam jest bardzo zwarta, bardzo gęsta, bardzo spójna, a jak popatrzycie na miasta polskie, szczególnie tą zabudowę, która była budowana po II wojnie światowej, no to mamy taki obrazek jak ten po prawej, czyli rozproszoną zabudowę, budynki porozmieszczane luźno, bo tak wygodnie było dźwigowemu, poukładane w stronę słońca, co wcale nie jest warunkiem jakby najważniejszym. I problem tylko polega na tym, że my w tych miastach tradycyjnych, często takich, które się wydają, że są może ciasne, intensywnie zabudowane i tak dalej, czujemy się dobrze. Wysokość czynszów i wartość nieruchomości, a ludzie głosują własnymi portfelami, pokazuje, że to jest przestrzeń, którą wolimy, w której chętnie mieszkamy, w której chętnie lokujemy pieniądze. Natomiast z takich rozrzuconych luźno w nieokreślonej przestrzeni blokowisk, kto żyw i parę groszy zarobił, stara się uciekać. I pierwszą rzeczą, której chcieliśmy się przyjrzeć, zajmując się działkami przy Grodgera, to była ta gęstość tkanki miejskiej i to, co trzeba uzupełnić. Pokazuję państwu taki jedną stronę z raportu, który opracowaliśmy dla PKS-u. To jest taka gruba księga, ona ma kilkadziesiąt stron i
Ona będzie dostępna, ona już jest dostępna dzisiaj na naszym portalu JUMP-u, gdzie publikujemy różne dokumenty. Można z naszej strony, z głównego menu tam na dole sobie wejść i to pobrać. I ona pokazuje stopień degradacji tkanki miejskiej przy ulicy Grodgera. I tam, gdzie Państwo widzicie działki PKS-u, gdzie jest tylko taki wąziutki pasek pokazujący te magazyny zabytkowe wzdłuż torów. Proszę zobaczyć, jak ta przestrzeń jest zdegradowana, jak jest pusta, jak ażby się prosiło, żeby uzupełnić tym ulicom pierzeje. To są te takie żółte linie. Więc to jest jakby pierwsza decyzja. Musimy zabudować działkę, nie tylko tą. My w ogóle całą przestrzeń w mieście Rzeszowie powinniśmy próbować doprowadzić do takiego stanu, jak to, co Państwo widzicie. I nie chodzi mi tutaj o charakter architektury, o to, czy ona jest bardziej czy mniej historyzująca, tylko chodzi o proporcje przestrzeni, o intensywność zabudowy, o wysokość tej zabudowy, o skalę ulic w stosunku do człowieka, o funkcje, które tam się pojawiają. I to jest w dyskusji o tym, jak ma dzisiaj Rzeszów wyglądać, jak się ma zmieniać przez następne lata, to jest ta kluczowa sprawa. Jeżeli chcemy mieć miasto witalne, żywe i miasto, jak to mówi Charles Montgomery, miasto szczęśliwe, to jest pierwszy krok, który trzeba, i to sobie trzeba uświadomić. Musimy dogęścić zabudowę, bo dzisiaj Rzeszów w sporej części wygląda tak. I to jest ta działka, o której dzisiaj rozmawiamy. Ten widok to już mało kto ma szansę zobaczyć, ale to pokazuje stopień degradacji, ale też wielkie szanse, przed którymi stoimy. Bo mając coś takiego do dyspozycji, możemy zrobić masę mądrych i dobrych rzeczy i to jest coś, co zostanie z nami przez kolejne pokolenia. Więc nasza propozycja tak naprawdę obejmuje stworzenie kwartału spójnej, ścisłej, gęstej zabudowy na całych działkach PKS-u. Nie budowanie dworca tylko i wyłącznie, który jest obiektem parterowym, ma jakieś zadaszenie, a nad nim nic się nie dzieje, dlatego że to jest marnotrawstwo przestrzeni. Uważamy, że tam powinno być prawdziwe miasto. I miasto oprócz tego, że to jest spójna, zwarta, dobrze by było, żeby jeszcze zaprojektowana, gęsta zabudowa, to jest jedna część definicji. Druga część to jest różnorodność, czyli to, że miasto jest synergią mnóstwa emocji, usług, interesów, funkcji, które się nawzajem ze sobą przeplatają, wzmacniają, uzupełniają. I jeżeli mówimy o tej modnej idei dzisiaj, miasta 15-minutowego, to nie ma możliwości wprowadzenia takiej zmiany, jeżeli nie odejdziemy od tego modernistycznego paradygmatu strefowania miasta, budowania odrębnych dzielnic do mieszkania, odrębnych do rozrywki, odrębnych do handlowania, odrębnych do pracy, co tylko i wyłącznie generuje konieczność przemieszczania się potoków ludzkich w ciągu doby permanentnie tam i z powrotem, bo nie mogą zaspokoić swoich podstawowych potrzeb w odległości paru minut od domu. I to jest ta druga noga, czyli pierwsza to jest gęstość, intensywność zabudowy, druga to jest witalność, życie, funkcje, które powinny w tym wszystkim funkcjonować. I wymyśliliśmy tak naprawdę taką ideę, którą nazwaliśmy nowym loftem. Nowy loft w przeciwieństwie do starych loftów, czyli takich budynków pofabrycznych, poprzemysłowych, które w niektórych miastach w Polsce i na świecie sobie funkcjonują i dostały szansę na nowe życie, bo ktoś wpadł na pomysł, żeby je zaadaptować, a to na hotele, a to na mieszkania, a to na galerie handlowe, a to na biura. I zaczęliśmy się zastanawiać, a dlaczego nie wybudować takiego budynku od zera? Po to, żeby on był czymś elastycznym, co może podlegać zmianom w trakcie kolejnych głębi. Za tym jest ten nasz zasadniczy dworzec PKS-u, który my przesuwamy w stronę torów, zanim się pojawia dworzec komunikacji miejskiej i te historyczne magazyny, o których jeszcze potem będę mówił. Natomiast wszystko to, co się dzieje powyżej, jest przestrzenią otwartą. To są wysokie kondygnacje, one mają prawie 4 metry wysokości, więc można je zaadaptować na usługi medyczne, na szkołę tańca, na
kancelarię adwokacką, na mieszkania, na galerie, na co chcemy. I my byśmy bardzo chcieli, żeby plany w Rzeszowie, ten i wszystkie inne, były tak elastyczne jak plany w Nowym Jorku, które niektóre z nich dzisiaj obowiązujące są z lat 30. XX wieku. I one cały czas obowiązują. Dlaczego? Bo były elastyczne. Określają minimum, bardzo ogólnie to, co można tam robić i na jakich zasadach budować, a reszta jest wypełniana przez kolejne pokolenia treścią w zależności od tego, jak zmienia się rynek, nasze potrzeby, technologia itd., itd. I to jest jakby cały pomysł. Nie chcę już nawet wchodzić w głąb, co tam się ma dziać, bo tego nikt nie chce definiować. Znaczy my tego nie chcemy definiować. Chcemy, żeby ludzie mogli tam mieszkać, wypoczywać, pracować i żeby ten plan miejscowy nie musiał być za 3 lata znowu zmieniany, jeżeli ktoś będzie chciał przestawić 2 ścianki i zrobić tam biuro. Oprócz tego od strony torów, to tutaj Państwo widzicie, torowisko jest po lewej stronie, a ulica Grodgera jest po prawej stronie. Od strony torów na 1., 2., 3. piętrze chcemy zlokalizować zespół garaży, gdzie się pomieści około 400 samochodów. I pomysł jest taki, żeby, bo ten garaż jest większy niż potrzeby tylko tego budynku, ale naszym zdaniem należy tam przenieść te wszystkie miejsca parkingowe, które się dzisiaj rozlewają wzdłuż ulic, mordując tą przestrzeń, bo samochody generalnie po przekroczeniu pewnych wartości to wyganiają ludzi z przestrzeni publicznej, żeby to ucywilizować i stworzyć tam parking na potrzeby okolic dworca, będący pewnie uzupełnieniem tej inwestycji miejskiej, bo na placu dworcowym też pod ziemią będzie jeszcze jeden parking. Ulica Grodgera ma też takie bardzo charakterystyczne podcienia. Chodzi też o to, że jak się korzysta z takich lokali, które są bezpośrednio przy ulicy, to one dużo lepiej działają, jeżeli ludziom nie pada na głowę albo można się schować przed słońcem. Tak? Czyli to też jest taki ukłon w stronę klasycznej zasady budowania ulicy. No i nad nimi jest 5 kondygnacji ogólnego przeznaczenia. Te 2 ostatnie są cofnięte po to, żeby nawiązać tą wysokością do historycznej zabudowy, tej, która tam istnieje. Tak? Mamy taki kontekst, jaki mamy, i ulica Grodgera powinna dostać przyzwoite proporcje. I teraz tak wygląda ten rzut przyziemia. I my, to też jasno trzeba powiedzieć, troszeczkę wychodzimy poza własną działkę, bo działka będąca własnością naszego inwestora, ona się kończy tą taką poszarpaną czerwoną linią. Ona też jest granicą planu miejscowego. Uważamy, że planowanie w mieście nie może się ograniczać tylko i wyłącznie do granic działek, znaczy uwzględniać stosunki własnościowe, dlatego że jest masa innych rzeczy, które uwzględnić trzeba. I ciągłość tej zabudowy, konieczność wyrównania pierzei ulicy Grodgera, konieczność stworzenia placowi dworcowemu jakiejś pierzei, naszym zdaniem wymaga wyjścia do przodu i tak naprawdę wejścia częściowo na działki, które są dzisiaj działkami miejskimi. Jeżeli 2 strony chcą się porozumieć, to zawsze znajdą możliwość. I tak jak Państwo widzicie, mamy tutaj te ogólne powierzchnie usługowe od strony Grodgera. W tym miejscu mamy wjazd do PKS-u, mamy tutaj wjazd do garaży znajdujących się piętro wyżej. Natomiast dość istotna sprawa to jest jakby cały układ komunikacyjny i to jest coś, co zgłosili nam pracownicy Biura Rozwoju Miasta na spotkaniu w czerwcu, że miasto oczekuje stworzenia wzdłuż tych magazynów, które zabytkowych, które tutaj się dzisiaj znajdują, przystanków dla komunikacji miejskiej, dla autobusów MKS-u, które powinny zostać przeniesione spod dworca PKP bezpośrednio z nadkrawężnika tak naprawdę. I to jest bardzo, bardzo dobry pomysł. Faktycznie te autobusy nie muszą jeździć ulicą Grodgera i my sugerujemy, żeby one wjeżdżały bezpośrednio z placu dworcowego, parkowały sobie wzdłuż
tych magazynów i później wyjeżdżały tam na, od tyłu na ulicę Grunwaldzką. Taki układ komunikacyjny. On jeszcze też zakłada, że na dworcu PKS-u mamy jednokierunkowy ruch, czyli nie mamy tego co dzisiaj, że w obie strony na ulicy Grodgera tam i z powrotem jeżdżą autobusy. To powoduje, że ulica Grodgera bardzo nam się komunikacyjnie uspokaja. I tutaj widzicie Państwo ten konflikt, w którego no, zdajemy sobie sprawę, to znaczy mamy zarys planu, który jest uchwalony i w oparciu o ten plan dzisiaj trwają prace projektowe, budowlane, związane z przebudową placu dworcowego. Tutaj na wylocie ulicy Grodgera zostało zaprojektowane rondo. Ono pierwotnie jest zaprojektowane jako rondo, które ma dwa pasy szerokości. Po pierwszej prezentacji tej naszej koncepcji w ratuszu pojawiła się sugestia, że ta szerokość tego ronda w sytuacji, kiedy porządkujemy ruch, jest zbyt duża i że nie ma sensu budować takiej szerokiej autostrady w środku miasta, która nam tą przestrzeń po prostu niszczy. To my też musimy mieć świadomość, że komunikacja samochodowa nie jest żadnym świętym gralem i trzeba to robić w sposób umiejętny, a my w Rzeszowie od lat mamy problem, bo w mieście są ulice, a nie drogi i wbrew pozorom to jest ogromna różnica, a my mamy zarząd dróg i ten paradygmat troszeczkę trzeba zmienić, to znaczy nie samochody i nie autobusy są najważniejsze, to można zrobić w sposób cywilizowany, więc uważamy, że jeżeli to, co my pokazujemy Państwu, ta próba uspokojenia przestrzeni urbanistycznej, tak, stworzenia kubatury we właściwym miejscu, stworzenia pierzei placu dworcowego jest czymś słusznym i mądrym, to trzeba to zrobić. I jeżeli to wymaga zmiany obecnie obowiązującego planu w jakiejś części, to trzeba to zrobić, dlatego że zmiana planu może potrwa pół roku, a te budynki pewnie będą tu stały przez kolejne 100 lat. I z tego punktu widzenia uważamy, że warto przynajmniej to rozważyć. My oczywiście możemy się ograniczyć wyłącznie do własnych działek i pierzeje tego budynku w tym miejscu zrobić tak, jak nam pozwalają granice, tyle że to dla przestrzeni miasta będzie bardzo, bardzo niedobre i nie powstanie tam nic, co by nas cieszyło. Tak ta kubatura wygląda. To jest generalnie to wszystko, co Państwu opowiadałem. Ten materiał już jest na naszej stronie. Gdyby Państwo chcieli sobie te obrazki pobrać, to można wejść na naszą stronę. Te wszystkie zdjęcia w dużej rozdzielczości są. Proszę śmiało korzystać. Bardzo ważna rzecz to jest analiza szerokości ulicy Grodgera i tej zabudowy, która się tam pojawia. Tu po prawej stronie Państwo widzicie na czerwono zaznaczone te miejsca, gdzie kroimy, więc to jest mniej więcej narożnik w miejscu, gdzie jest poczta, gdzie jest wejście do poczty. Jak Państwo widzicie, staramy się tymi wysokościami nawiązać do tej istniejącej zabudowy, chociaż tego nie da się zrobić idealnie, bo ta zabudowa się zmienia, to znaczy na całym długości ulicy te budynki wyglądają troszeczkę inaczej. Mało tego, spadki terenu też powodują, że ulica Grodgera nie jest idealnie pozioma, co możecie zobaczyć tutaj, gdzie raz ta ulica jest dużo niżej względem parteru budynku, stąd ten podcień i takie miejsce wykorzystane na ławki. Raz, to są te podwórka, o których mówiłem, takie wcięcia w środku ulicy, które dają nam odrobinę oddechu, pozwalają tam ukryć jakąś niewielką zieleń, tworzą takie małe placyki, a bezpośrednio z nich są wejścia do dworca i tak dalej, i tak dalej. My też mamy taką sugestię, oczywiście zachowujemy to, co w planie miejscowym dla ulicy Grodgera zostało uchwalone, czyli szerokość ulicy ma 7 metrów, ale my uważamy, że to jest za dużo i że to jest niebezpieczne. Dlatego, że zbyt szerokie ulice powodują wzrost prędkości. No, jak jest długa, prosta i szeroko, to wszyscy mamy naturalną tendencję, żeby dodawać gazu. Uważamy, że spokojnie tą uliczkę można by jezdnie, tak, zrobić 6-metrową, ewentualnie pomiędzy tymi pasami ruchu wprowadzić jakąś wysepkę z jakąś małą zielenią. Temat jest do dyskusji, to jest oczywiście kwestia decyzji miasta, a my tylko sugerujemy takie
rozwiązania, kolejny przekrój w kolejnym miejscu i tu już na końcu te najniższe kamieniczki, które znajdują się na skrzyżowaniu ulicy Grodgera, Jabłońskiego i Grunwaldzkiej i to jest dokładnie widok od tej strony. To ten obrazek, który gdzieś tam Państwo mogliście zobaczyć, on od jakiegoś czasu w internecie krąży. Staraliśmy się też wygospodarować jakieś niewielkie placyki na stworzenie zieleni. One nie muszą być duże. Tak? To chodzi o to, żeby móc gdzieś za oknem zobaczyć odrobinę zieleni. Nie chcemy tutaj robić żadnego wielkiego parku. Zresztą sama przestrzeń ulicy Grodgera no, też jest stosunkowo nieduża i na to miejsca nie ma. Musimy pamiętać, że słońce, mamy tam południową fasadę, więc po północnej stronie ulicy Grodgera możemy sobie pozwolić na jakąś niewielką zieleń, po tej drugiej już nie, bo ona nie będzie miała szans urosnąć. To jest widok od strony poczty, od strony Domu Pionier. Tutaj możecie Państwo zobaczyć ten neon i wejście do budynku z połem. Bardzo byśmy też chcieli wykorzystać te wszystkie neony, które tam dzisiaj na dworcu są. Część świeci, część nie świeci. Uważamy, że to jest taki zabytek techniki, troszeczkę jak mechaniczne zegary wieżowe, że to jest jakiś duch miejsca, który trzeba przywrócić, więc bardzo byśmy chcieli te wszystkie neony oddać do konserwacji, znaleźć im miejsce na nowym budynku, ewentualnie wykorzystać je jako wzór do stworzenia nowej grafiki, nowego wizerunku tego obiektu. To jest dokładnie to, co Państwu mówiłem. Partery z podcieniami, otwarte lokale usługowe, dostępne bezpośrednio z ulicy. Tutaj mamy te wcięcia, te placyki, w głębi których mamy wejścia w głąb do dworca, a tak to wygląda z tego miejsca, gdzie dzisiaj, no mniej więcej tutaj wychodzimy z przejścia podziemnego. Chciałbym też jasno zaznaczyć, to nie jest żadna finalna wersja, że my nie zrobiliśmy projektu, który będzie realizowany i że tutaj już nie ma możliwości niczego zmienić. Ja się sam zastanawiam nad tym, czy może przy tym placu dworcowym nie powinien się pojawić jakiś budynek w formie wieży zegarowej, która by stała się tutaj dominantą. No, można mówić o kolorach materiału, proporcjach i tak dalej, ale kluczowa sprawa to są te założenia urbanistyczne. Jakie to ma być duże, jakie tam można zmieścić funkcje, gdzie są linie zabudowy i tak dalej, i tak dalej. Bo znowu, no, powtórzę się, bo mówię to po wielokroć. Kluczem do tego, żeby miasto dobrze działało, jest dobra urbanistyka i nawet kiepska architektura w dobrze zaprojektowanej, dobrze zdefiniowanej tkance miejskiej sobie poradzi. W drugą stronę nigdy. Największe dzieła, najwybitniejsi architekci nic nie poradzą, jeżeli mamy fatalnie zdefiniowaną przestrzeń. To nigdy nie ma szans zadziałać. No i tutaj widzicie Państwo te istniejące budynki. Tak? To są te stare magazyny, które chcemy przeznaczyć na takie funkcje publiczne, czyli tam powinny się pojawić kasy PKS-u, jakaś mała poczekalnia, być może jakaś mała gastronomia czynna całą dobę i kolejne lokale, które będziemy przenosić z dworca, czyli kwiaciarnie, te wszystkie bary fast foodowe, które tam są i tak dalej, i tak dalej. Miasto mówi również o wykorzystaniu części tych budynków pod jakieś funkcje kulturalne na własne potrzeby. I nowy budynek i stary budynek mają zostać połączone takim zadaszeniem. I to już jest ostatni slajd, który chcę Państwu dzisiaj pokazać. Pod którym faktycznie powinny się pojawić te przystanki. Tutaj widać, że to jest zatoczka, gdzie parkują autobusy miejskie, czyli MKS-y, a tam w głębi mamy dworzec PKS. Te istniejące rampy, które wzdłuż tych budynków magazynowych się znajdują, chcemy rozbudować, poszerzyć, stworzyć z nich takie schody, które też są miejscem no, dla podróżnych. Tak? Zamiast robić tam jakieś przystanki, ławki, to możemy to zrobić za pomocą małej architektury. Proszę Państwa, i tak w dużym skrócie wygląda ten nasz pomysł.
Wszystkie te materiały już są dostępne w internecie, więc jeżeli Państwo chcecie, to proszę po nie sięgać, a jeżeli są jakieś pytania, to i ja, i Pan Prezes Klimczak jesteśmy do Państwa dyspozycji. Przepraszam, czy my tam mamy drugi mikrofon gdzieś, Marek? Okej. Ja panu dam swój, proszę bardzo. Pierwsze pytanie najważniejsze, bo o tym nie było mowy. Koszt tej inwestycji. I kto sponsoruje, jak to się znaczy, mówi? Ja powiem o kosztach, a o sponsorach powie pan Piotr. Jaki będzie koszt, nie wie nikt, dlatego że ceny na rynku zwariowały i pewnie Państwo wiedzą, że dzisiaj... Czyli to kosztory... studnia bez dna. Nie, no to oczywiście troszeczkę żartuję. To znaczy my te koszty szacujemy na poziomie 200-250 milionów złotych. Natomiast one się po prostu zmieniają w czasie. To jakby Państwo wiecie, że dzisiaj zamówienie jest ważne 3 dni, a potem jest zmiana, no ale mówimy o takim poziomie kosztów, natomiast jeśli chodzi o samofinansowanie i jak to ma być zorganizowane, to już pana Piotra oddaję. Tak. Jeśli chodzi o pomysł na sfinansowanie tego, my od dłuższego czasu prowadzimy rozmowy w zasadzie z dwoma funduszami inwestycyjnymi, które są gotowe na wyłożenie tej kwoty, oczywiście po zaakceptowaniu całego biznesplanu tego przedsięwzięcia. No liczymy też na to, dlatego też miejcie Państwo świadomość, że w tym miejscu oprócz tej funkcji publicznej związanej z dworcem pojawia się też ta bogata, można powiedzieć, sfera komercyjna, która będzie warunkiem tego późniejszego jakby spłacania czy zwrotu tego finansowania, które otrzymamy z funduszów inwestycyjnych. Czyli miasto w tym udziału nie bierze, prawda? Ani Unia Europejska. Żeby Państwo mieli jakby świadomość, że jeżeli chcielibyśmy wybudować... Czyli to będzie prywatne, jak to się mówi, no bo tak mniej więcej można to określić. No właścicielem terenu i obiektu będzie PKS SA w Rzeszowie. No, czyli wiadomo, będzie co chodzi. Przedsięwzięcie... Czyli będzie swoją decyzję nasuwał ludziom. Przykładowo, podróżyłem bilety. No nie, wie pan, przeznam fakty, co będzie później. Nie, żeby też Państwu wyjaśnić, no nie można w tej chwili prowadząc działalności przewozowej mieszać jakby dwóch różnych obszarów. Jedną z obszarów działalności jest prowadzenie dworca autobusowego, a drugą sferą jest organizacja komunikacji. Teraz Państwo na dzień dzisiejszy też wiecie, że komunikacja, którą wykonuje PKS jako przewoźnik, jest komunikacją organizowaną przez jednostki samorządu terytorialnego. No trochę się prawo w Polsce przez ostatnie lata zmieniło i to nie można jakby łączyć tych dwóch funkcji. Na pewno mogę Pana zapewnić, że to nie jest tak, że to mieszkańcy czy pasażerowie autobusów mają sfinansować budowę tego przedsięwzięcia. Na pewno nie. Po to są te funkcje komercyjne, które pozwolą na to, żeby w jakimś sensownym okresie całe to przedsięwzięcie się dało sfinansować. Czyli mówiąc krótko, to ci najemcy, osoby wykorzystujące te lokale, które będą do ich dyspozycji, no będą wnosiły środki, które będą następnie zwracane do funduszu. Jeszcze pytanie. Czy lokalizacja tego dworca jest przymusowa w tym miejscu, w Rzeszowie. Ja powiem Państwu w ten sposób. Ja w tej nocy dzisiaj nie spałem, ale w innej sprawie. I proszę Pana tak, ja widzę ten dworzec, ale wie Pan gdzie? Za dworcem PKP z tyłu, tam gdzie lokomotownia jest. Tam jest dość miejsca, tylko wiadomo, że to są kwestie dogadania się z miastem, no i teren odkupienia i tak dalej. A ten teren przeznaczyć faktycznie na samochody, jak to się mówi, na garaże, z tym, żeby proponował i panu Fiłkowi, jakby dostał ten teren, żeby te garaże, znaczy te garaże, tylko miejsca postoje były bezpłatne. Bezpłatne, kapitalna rzecz, prawda? Ale mam pomysł. To zacznę od końca. Jak to zauważył kiedyś Milton Friedman, nie istnieje coś takiego jak darmowy lunch i nie istnieje coś takiego jak darmowe miejsce parkingowe, bo znowu odnosząc się do klasyka, kto za to zapłaci? Pan za to zapłaci, pani za to zapłaci, społeczeństwo płaci. Więc to jest przerzucanie na wszystkich obywateli kosztów tego, że tylko niektórzy będą mogli tam parkować. To jest po pierwsze. Po drugie,
Polityka parkingowa zaczyna w mieście być sprawą kluczową, nie mówię o Rzeszowie, mówię w ogóle o świecie. I doprowadzenie do sytuacji, gdzie dowolna ilość samochodów może wjechać do centrum, udusi miasto. My musimy stworzyć coś zupełnie innego. My musimy wprowadzić bardzo kosztowną strefę w centrum, gdzie oczywiście można wjechać, gdzie można mieszkać, ale za to, że jest miejsce parkingowe, się ekstra płaci i tak dalej, i tak dalej. Wszystkie mądrze zarządzane miasta na świecie dokładnie tak robią. Nie ma od tego ucieczki. Po prostu samochody wypędzają ludzi z centrum. I ja od razu powiem jedną rzecz. Ja nie jestem żadnym aktywistą rowerowym, ekologicznym, ani nikim takim. Staram się twardo chodzić po ziemi i patrzeć na to, jak fakty wyglądają i nie zamierzam walczyć z samochodami, bo rowery też generują problemy i nie są żadnym remedium. Można jeszcze? Sekundeczkę, zaraz panu oddam głos. Natomiast my musimy zachować pewien stan równowagi pomiędzy pieszymi, rowerzystami, samochodami. Darmowe parkingi kończą się źle. Prezydent zrobi, co uzna za stosowne, ale to nigdzie na świecie nie zadziałało. Oddaję głos. Jeszcze pytanie, czy w tym miejscu, bo tam są wąskie ulice, ja w Rzeszowie mieszkam 36 lat, to wiem, jak to miejsce wygląda. Czy przewidują państwo przejścia podziemne? A po co? A, no dziękuję. No do czego? Do czego mamy przechodzić? To jakby... No, ja może tylko dodam tutaj ten dylemat, który powstał, o którym pan powiedział, o lokalizacji dworca na północ od torów w porównaniu z tą lokalizacją. Otóż my jako samorząd sami mieliśmy ten dylemat, bo zostaliśmy w pewnym sensie parę miesięcy temu zaskoczeni tą propozycją, bo rzeczywiście urbaniści miejscy myśleli o tym, żeby ten dworzec zlokalizować przy ulicy Kochanowskiego. Oczywiście można dyskutować, gdzie jest komunikacyjnie lepsze, czy tam wyrzucenie autobusów stąd tam będzie lepsze, być może byłoby lepsze. Ale też pozbawienie ruchu komercyjnego z tego miejsca wcale nie byłoby lepsze. Także to są plusy i minusy. Natomiast ja, patrząc z punktu widzenia samorządu jako radny, uważam, że my musimy przede wszystkim spojrzeć na jedno. Jeżeli miasto by się podjęło robienia dworca po tamtej stronie, to miasto by musiało ten dworzec sfinansować. Czyli wydatek rzędu 100 milionów złotych. Ja bardzo... Więcej. Czy nawet więcej. Ale załóżmy, że to będzie około 100 milionów. Ja bardzo wątpię, żeby w najbliższym czasie, kilku lat, może nawet w tym pokoleniu, czy miasto przy tych wydatkach, które ma, byłoby stać na to, żeby 100 milionów włożyć w budowę dworca po tamtej stronie. A tu mamy szansę, bo ja nie wiem, czy to jest pewne, to nie ode mnie zależy, ale jest szansa na to, że to finansowanie będzie zorganizowane i miasto będzie pozbawione tego obowiązku, tego dworca. Więc to jest jedna rzecz, na którą zwracam uwagę, którą my jako samorząd musimy wziąć pod uwagę i to jest plus tego. Ale też jest i druga kwestia. Ponieważ tereny przy dworcu, przy ulicy Kochanowskiego są terenami prywatnymi, miasto uchwalając tam plan musi go wywłaszczyć tym planem pod potrzeby dworca. Ale jeżeli ma tym planem wywłaszczyć te tereny, oczywiście potem wykupić to, to przy wywłaszczaniu nie za bardzo można wpisać funkcję komercyjną w plan, bo to się jedno z drugim kłóci. Miasto nie będzie mogło wywłaszczyć terenu prywatnego po to, żeby funkcję komercyjną tam zrobić. Może tylko na funkcję publiczną to zrobić. I to nie tylko jest kwestia wyboru, czy dworzec tu, czy dworzec tam, ale też jaki dworzec. Bo gdybyśmy robili dworzec na północ od torów, to będzie tylko i wyłącznie funkcja komunikacyjna, bez żadnej innej funkcji. No, patrząc po świecie, takich dworców już się nie buduje. Takie dworce marnieją i źle funkcjonują. To wystarczy się przyjrzeć, jak wygląda dworzec już dobrze funkcjonujący w Krakowie, gdzie właśnie jest zupełnie nowa metoda łączenia funkcji komunikacyjnej z wszelkimi innymi funkcjami. Ja tak to rozumiem, ten zamysł, że to jest właśnie takie połączenie, taki miks wszystkiego po trochu. Trochę komunikacji, trochę sklepów, trochę handlu, trochę usług, trochę kultury może, trochę mieszkań, trochę hotelu i tak dalej, i tak dalej. I to też jest plus, na który bym zwracał uwagę, którego nie jesteśmy w stanie uzyskać po północnej stronie dworca, torów, ponieważ tam nie jesteśmy w stanie inaczej wywłaszczyć, jak tylko na funkcję publiczną. I nie możemy zrobić tam komercji. Zbyszek Koryl, kłaniam się.
Ja pamiętam czas, to był przełom 2014 i 2015 roku, jak pierwszy raz dotykaliśmy tematu tego dworca. Wtedy również była próba, oprócz rozmawiania z szefami PKS-u, była również próba rozmawiania z miastem, żeby w tej koncepcji, która tutaj jest, spróbować przebić się do ulicy Kochanowskiego z ulicy Grunwaldzkiej. W tej koncepcji mi tego brakuje. Miasto się będzie rozwijać i powinno takie przebicie docelowo mieć. To przebicie, o ile ja pamiętam, to miało wychodzić gdzieś mniej więcej tam, gdzie jest poczta dzisiaj przy Kochanowskiego, gdzieś w tym miejscu, bo tam jest układ. To jest jedno. Drugie, co w międzyczasie się zmieniło i tu bym zasugerował ewentualnie, że można budować nad torami. Przepisy na to pozwalają, można się z PKS-em, z PKP dogadać w tych miejscach, gdzie tory mają zostać i ciągi komunikacyjne, kolejowe mają być utrzymane. Żeby ewentualnie parking, nie w całej części, bo rozumiem, że tam są te zabytkowe obiekty i one, konserwator ich nie da ruszyć, ale tam już dalej można by po prostu poszerzyć ten parking. I oczywiście uważam, że tą całą strefę trzeba zintegrować z tym, co się dzieje przed dworcem PKP i to z miastem trzeba się dogadać, żeby te funkcje się sprzęgły wspólnie. I dwa, to co tutaj pan Maciej powiedział, to żeby po prostu obejrzeć to z samochodów, te wszystkie ulice. Dlatego myślę o powiększeniu ewentualnie tamtego parkingu. I parkowanie ma być tam drogie. Pracowałem ponad 20 lat w Warszawie i wiem, ile kosztuje w centrum. Jak to była w tamtych czasach kwota około 50 zł dziennie, dzisiaj to jest ponad 100 za parkowanie. Chcesz przyjechać? No to tak, to płać. Gdzieś indziej masz inną strefę. Dziękuję. Ja pod rozwagę te dwie rzeczy. Zaraz panie Marcinie oddam głos, ja tylko to króciutko skomentuję, bo musicie państwo wiedzieć, że my się zajmujemy tylko pewnym wycinkiem. I tak jest to działka PKS-u plus trochę terenów miejskich, które sugerujemy nieśmiało jednak wciągnąć do tej inwestycji ze względu na interes publiczny i porządek urbanistyczny. Natomiast nie bardzo możemy robić cokolwiek nad torami czy zbliżać się do torów, bo ta granatowa linia przerywana na północy wyznacza nam strefę 20 metrów od torowiska, w której nie można nic budować. Więc siłą rzeczy jesteśmy na styk i te istniejące magazyny, ponieważ istnieją, są budynkami zabytkowymi, no to istnieją i nikt ich nie będzie wyburzał. Natomiast ani ich nie można nadbudować, ani ich nie można rozbudować, bo jesteśmy w strefie oddziaływania torów kolejowych. Co do tego przebicia w stronę Kochanowskiego, ja zawsze byłem za, tak? To by nam bardzo ładnie udrożniło ten kawałek miasta, no ale to też jakby nie jest zakres naszego projektu. Oczywiście, tylko to jest bardzo droga inwestycja i warto by o niej myśleć gdzieś tam w przyszłości. To tyle. Panie Marcinie, bardzo proszę. Bardzo dziękuję. Ja chciałbym poruszyć jedną kwestię, o której Rada Miasta między innymi zajmowała się i dyskutowała od wielu lat, czyli też jakby pierwotna idea w ogóle, pierwotne założenie dotyczące centrum komunikacyjnego, które w Rzeszowie miało powstać, którego jakby głównym, jednym z podstawowych założeń było to, żeby w ramach jednej urbanistyki, jednej kubatury powstał wtedy dworzec, który gromadziłby różnego rodzaju funkcje komunikacyjne. Dzisiaj mamy tą bardzo ciekawą propozycję. Z drugiej strony, kilkadziesiąt metrów dalej, mamy dworzec PKP, mamy inwestycję, którą prowadzi miasto, nazwaną Rzeszowskim Centrum Komunikacyjnym, ale chociaż ona z RCK nie ma zbyt wiele wspólnego, to znaczy z tą pierwotną ideą. Natomiast pytanie, może jakby pewnie po części tylko, jakby pan Maciej czy PKS jest w stanie na to pytanie odpowiedzieć. To jest pytanie do znacznie szerszego grona osób, ale chciałbym je jakby w tym miejscu zadać. Czyli pytanie o dokonanie pewnego rodzaju integracji pomiędzy częścią miejską, która jest na placu przed dworcem realizowana, pomiędzy PKP i PKS. Czy pasażer, który będzie na przykład chciał przyjechać, nie wiem, z
jakiejś gminy gdzieś na Podkarpaciu czy gdziekolwiek indziej autobusem albo autobusem gdzieś dalekobieżnym, przyjeżdża na dworzec PKS, chce dostać się suchą nogą do komunikacji miejskiej, inaczej przyjeżdża pociągiem, chce dostać się do autobusu. Czy jest jakaś możliwość zapewnienia mu przejścia suchą nogą komfortowo pomiędzy tymi różnymi środkami komunikacji? Czy w ogóle taką możliwość państwo dostrzegacie? No więc my jesteśmy absolutnie tutaj otwarci na współpracę z miastem, zresztą zarząd transportu miejskiego, który jest odpowiedzialny za projekt tego przebudowy placu dworcowego i również koordynuje to, co robi PKP, no to sam się zwrócił do nas z prośbą o to, żebyśmy pokazali, jakie mamy plany po to, żeby te punkty styku pomiędzy jednym, drugim, trzecim podmiotem zostały ustalone i żeby to mogło działać na zasadzie synergii w sposób płynny. Natomiast jeśli chodzi o ten chodzenie suchą nogą, no to jedyne rozwiązanie, żeby to stworzyć, to tak naprawdę byłoby, panie Marcinie, zbudowanie jednego zintegrowanego wielkiego centrum znajdującego się pod jednym dachem. Bo no, tego już nie możemy zrobić dzisiaj, nie w tej konfiguracji. Pytanie, że to w ogóle w Rzeszowie miałoby sens, bo to jest też, zawieszam to w powietrzu i państwo sami się musicie nad tym zastanowić, bo my naprawdę nie mamy, to by oznaczało, że ludzie z dworca kolejowego, bo przecież pociągi nie wjeżdżają na tak jak w Warszawie pod ziemię, tylko wjeżdżają na teren. Więc my powinniśmy ich zrzucać do piwnicy i tam pod ziemią za koszmarnie duże pieniądze zacząć ten ruch rozprowadzać po to, żeby oni gdzieś tam krążyli. Wydaje mi się, że to naprawdę nie ma sensu i że tworzymy tutaj przestrzeń miejską, gdzie przejście z dworca PKP, nie wiem, 200 metrów czy 150 po to, żeby się dostać do dworca autobusowego po placu, po powierzchni, nie jest jakimś problemem. Znaczy w obecnym układzie my takiej możliwości nie przewidujemy. My też nie robimy żadnych piwnic, nie robimy garaży pod ziemią. To też ze względu po pierwsze na bardzo wysoki poziom wód, który no, stanowi ryzyko i koszt. Po drugie na to, że kondygnacja podziemna, na której mają stać autobusy, no, robi się bardzo kosztowna, bo te stropy musiałyby mieć ogromnie dużą wytrzymałość. Także no, trochę pokrętnie, ale powiem, na dzisiaj nie widzimy możliwości, żeby z dworca PKP do dworca PKS, ani żeby taka była potrzeba, ani możliwość techniczna, żeby chodzić tam pod dachem. Pan Andrzej. Jeśli mogę przekazać tam mikrofon panu Andrzejowi. Ja mam pytanie bardziej biznesowe, więc pewnie do pana prezesa. Mianowicie, no będzie to, jak pan powiedział, przedsięwzięcie komercyjne, które w całości będzie własnością PKS-u. A jak wiadomo, z komercją wiąże się ryzyko. Pytanie zatem, kto będzie ponosił odpowiedzialność za ewentualne niepowodzenia, bo mamy świadomość, że samorząd gminny słabo jest do tego predestynowany, no bo ryzyko gospodarcze to nie jest jego domena, ani też umiejętność prowadzenia tego typu działalności. Z tego, co panowie mówiliście, wnoszę, że nie ma jakiejś jednolitej koncepcji tego biznesu, który miałby tam funkcjonować, to będzie groch z kapustą. To może i dobrze, tylko że to może także oznaczać, że to się stanie mało atrakcyjne. Znam takie przypadki, więc pytanie, jak to będzie z tą odpowiedzialnością biznesową za to przedsięwzięcie, jeśli się okaże za lat kilka, że nie ma z czego spłacać tego kredytu, który, czy tego udziału, tego podmiotu finansowego, który będzie w tym brał udział. I jeszcze jedna drobna kwestia. Ja myślę, panie Maćku, że jednak skoro miasto buduje parking podziemny naprzeciw dworca PKP, to taki parking daje się zrobić i wydłużenie go w kierunku dworca PKS-u, choćby tylko po to, żeby tam zrobić wyjście do autobusów, nie jest takim koszmarnym kosztem, ale to musiałby być wasz koszt. No.
No, jeżeli chodzi o stronę biznesową, to powiem też trochę ciągle z dużymi ogólnikami, bo tak to na dzień dzisiejszy mogę jakby Państwu zakomunikować. Jeżeli chodzi o to finansowanie i stopę zwrotu, to tutaj podmiot, który udzieli nam finansowania, no dokładnie będzie weryfikował tą naszą zdolność do spłaty tych zobowiązań i również zdolność wynikającą z tego, jak duża rentowność będzie tego przedsięwzięcia, jeżeli chodzi o pomieszczenia, czy obiekty, czy powierzchnie, które powstaną. Więc też zabezpieczeniem dla tych, którzy nam będą udzielać wsparcia finansowego, jest też to, że PKS jako spółka pewnym majątkiem dysponuje i pewien majątek posiada. Nie wykluczamy również takiego modelu, który będzie nam dość w łatwy sposób upraszczał całe to postępowanie, a mianowicie możliwość nabywania pewnych lokali już na etapie przed przystąpieniem do realizacji. Tutaj też część finansowania będzie mogła pochodzić z tego źródła. Dzisiaj jest taki etap, że rozmawianie jakby o szczegółach i o tych funkcjach, no w dużej mierze będzie wynikało też z tego, jakie konkretne zapisy i jakie możliwości da nam miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Dopiero posiadając ten dokument w ręce, tak naprawdę PKS jako inwestor w tym miejscu może zlecić przygotowanie projektu, który będzie odpowiadał tym wszystkim wymaganiom i biznesowym, i społecznym, i komunikacyjnym. W związku z tym jest to jeszcze etap, na który sobie jakiś czas rezerwujemy. Na ten moment jaka powierzchnia usługowa jest przewidywana? To tutaj tak w szczegółach. Czy jest już jakaś konkretna wytyczna? Sprawa jest bardzo skomplikowana, bo trudno jest zdefiniować. Tak, ale postaram się odpowiedzieć tak, jak ja rozumiem, a Państwo musicie spróbować zrozumieć, o czym będę mówił, bo jakby ta powierzchnia, o której mówił Pan Piotr, ta powierzchnia komercyjna, ta, która ma być wynajmowana, sprzedawana i ma zarabiać pieniądze, to jest niecałe 20 tysięcy metrów kwadratowych. Do tego dochodzi około 400 miejsc parkingowych i znowu, no metry tutaj nie są wyznacznikiem, bo no to jest tam 12-13 tysięcy metrów i one trochę inaczej zarabiają, bo tam się nie płaci za metr kwadratowy najmu, tylko się płaci za konkretną usługę, za godzinę postoju, za miesiąc postoju i tak dalej. Więc jakby to jest kolejny parametr. No i oczywiście mamy same dworce, jeden i drugi, które też mają tam grubo ponad 10 tysięcy metrów i to jest powierzchnia, która no też zarabia, ale inaczej. Trudno ją zakwalifikować jako powierzchnię budynków, bo ona jest taka półotwarta, półzamknięta. Ale jeżeli byśmy tak zgodnie z prawem budowlanym mieli powiedzieć, jaka jest powierzchnia całkowita tych budynków, czyli to, co po obrysie wszystkich ścian zewnętrznych kolejnych kondygnacji mamy, to jest około 40 tysięcy metrów. No tak na ile potrafiłem w sposób najbardziej ścisły odpowiedziałem. Ale to są normalne zagadnienia biznesowe i to takie rzeczy się liczy, liczy się. Zresztą to są inwestycje liczone już, to minimum zwrot na 20 lat, jak nie więcej, więc to jakby no, mamy tą świadomość. Wprowadzamy w tym momencie do centrum miasta 400 samochodów. Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne zakłada, że będzie parking podziemny na 200 samochodów. W tym momencie w centrum miasta mamy nowe 600 samochodów. Biorąc pod uwagę, że będą zlikwidowane jakieś tam parkingi przyuliczne, no to niech to będzie tylko 500 czy 400 samochodów, ale dalej to jest taka duża ilość. A te samochody muszą dojechać no w zasadzie tylko ulicą Piłsudskiego, która już w tej chwili stoi. Dworzec autobusowy, w zasadzie z tego, co zrozumiałam, to będzie to takie kolejne centrum handlowe z funkcją komunikacyjną. No więc te samochody, które wjadą ulicą Piłsudskiego i dalej tą ulicą będą musiały wyjechać, no one zakorkują nam miasto totalnie. Miasto, które już w tej chwili rzeczywiście jest zakorkowane. Jeżeli podpieramy się tutaj Europą, światem, no to dworce autobusowe są budowane w centrach komunikacyjnych, skomunikowane, a my tutaj mamy troszeczkę inaczej. My wprowadzamy do centrum, bo komunikacja jest
w zasadzie no taka, jaka jest, czyli ta stara komunikacja, chodzi mi o drogi. Także no nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Sam dworzec świetny, bardzo mi się podoba, bo miejsce jest no jakie jest w tej chwili. Natomiast wprowadzanie tylu samochodów do centrum, no to dla mnie to jest nieporozumienie. Centrum we Wiedniu jest przy zjeździe z autostrady z Esek. Tak samo jest w Paryżu, w Berlinie, no w innych miastach europejskich, którymi się podpieramy, więc chyba nie do końca jest to dobry pomysł. A jeżeli mówiliśmy tutaj o ulicy Kochanowskiego, no to za chwilę mamy mosty na Wisłoku i wyjazd do autostrady. Czy tam jednak nie lepiej byłoby pomyśleć o tym? O, dziękuję. Proszę Państwa, no to ja bardzo lubię porównywać Rzeszów do różnych miast europejskich, tylko trzeba je porównywać do miast europejskich wielkości Rzeszowa, czyli takich, które mają... No właśnie to nie do końca tak jest, dlatego że w mieście milionowym takim jak Berlin, czy Paryż, czy Wiedeń, no to jakby te odległości są ogromne i dworzec znajdujący się na przedmieściach wymaga stworzenia całej komunikacji, która tych ludzi z tych przedmieść do centrum zawiezie. No ale po co my to mamy robić, skoro ci ludzie mogą dostać się do centrum? Wie pani, ja pracuję przy ulicy Partyzantów, czyli tam no, blisko generała Maczka. Ja do centrum chodzę na nogach 15 minut. To jest miasto bardzo kompaktowe, to akurat dobrze. Tak? Poza tym pani ma rację, tylko że my nie mówimy o tym, ale znowu, wykraczam poza kompetencje projektanta tego budynku, a mówię o polityce przestrzennej i komunikacyjnej miasta jakby w skali dużo większej. Jeżeli chcemy uwolnić Śródmieście z samochodów, a nie wolno tego robić w 100%, bo to też taki dogmatyzm niczego dobrego nie tworzy, bo ludzie zaczną z tego miasta uciekać. Tak? Czyli jeżeli miasto ma być zamieszkałe, to też właścicielom nieruchomości musimy pozwolić na to, żeby oni tam mogli dojechać. Oczywiście muszą za to zapłacić, to też jest koszt. Natomiast trzeba w sposób zasadniczy ograniczyć ilość parkingów w centrum i umożliwić, ale to jest bardzo blisko. Czyli my nie mówimy, proszę zwrócić uwagę na jedną rzecz. No mamy zbrodniczą rzecz, która się stała, czyli stworzenie parkingu pod urzędem wojewódzkim. Z tą rakietą kosmiczną, która tam jeszcze stoi, czyli ze stacją trafu. Przecież to był kiedyś fajny plac przed pole, przed ładnym budynkiem. Zostało tam zrobione, zakratowane, zagrodzone łańcuchami parkingowisko. Takie rzeczy trzeba likwidować, a ludziom dawać miejsca parkingowe 150 metrów dalej. Ale to jest no, niestety kwestia patrzenia na miasto jak na naczynia połączone i mówienie, dobrze, zabieramy te miejsca stąd, przesuwamy je tam. Tak? I analizowanie potoków ruchu. No, szkoda, że nie ma dzisiaj tutaj pana inżyniera, który jest konsultantem w Biurze Rozwoju Miasta i on się zajmuje analizami potoków ruchu i te plany miejscowe konsultuje, to pewnie on by mógł na ten temat więcej powiedzieć. No co do zasady, to w wielu punktach pewnie byśmy się zgodzili. Natomiast trzeba mieć świadomość, że to jest miasto i to jest Śródmieście. I ono ma swoje zasadnicze plusy, ale też ma swoje uciążliwości. Tak? I intensywność zabudowy, ilość ludzi i też uwarunkowania komunikacyjne to jest to, co jest po tej drugiej stronie. I my możemy próbować tym sterować w świadomy sposób, natomiast nigdy nie osiągniemy stanu idealnego, tak? No bo zamknięcie centrum miasta dla samochodów i to dla kogo ono zostanie? Mhm. Niedaleko jest galeria Rzeszów, która już dociążyła samochodowy. Jeszcze tutaj kolejne 400 i 200 przed dworcem. Należałoby się odwołać do jakichś obliczeń i analizy potoków ruchu, tak żebyśmy mówili o rzetelnych danych. Natomiast mam tą przyjemność, że galerię Rzeszów też projektowaliśmy lat temu naście. I kto pamięta dyskusje, jakie się wtedy odbywały w mieście i w Radzie Miasta i protesty, to, że miasto stanie, że się zakorkuje, że ten moloch spowoduje katastrofę komunikacyjną, no i jakoś niespecjalnie się coś takiego, jak widać, stało i miasto działa, to jest jedna rzecz. A po drugie, a my nie wiemy, co się z galeriami handlowymi stanie za 2 lata. Bo właśnie się na naszych oczach ten rynek zmienia i raczej wielkie galerie handlowe już nie będą miały racji bytu, będziemy je przebudowywać.
No, proszę panią, w Polsce już dzisiaj jest tak, że te galerie się wyprzedają, są przerabiane na mieszkania, na magazyny. To jest wielki trend na całym świecie, ponieważ e-commerce zmienił wszystko. Po prostu kupujemy w internecie i coraz mniej potrzebujemy chodzić do takich wielkich molochów. Ale to pokazuje, że czasami te czarne łabędzie, tak? te zupełnie nieprzewidziane okoliczności, które się pojawiają, potrafią całkowicie zmienić nasze życie, gospodarkę, sposób funkcjonowania. I nigdy nie wiemy, przed czym jeszcze stoimy. My się staramy tworzyć coś, co jest bardzo elastyczne i łatwe do zaadaptowania. Nigdy się nam nie uda to w 100%, tak? Bo każde wojsko jest szkolone do wojny, która się już odbyła. To też trzeba tą świadomość mieć. Natomiast staramy się stworzyć przestrzeń w mieście, taką jak Pan Bóg przykazał i jak przez tysiące lat wypracowaliśmy zasady budowania miasta. Szczegóły są do rozmowy, tak? Natomiast wiemy, to wrócę do tego początku, wiemy, że miasto musi mieć swoją intensywność, miąższość, wiemy, że tak jak mówią raporty ONZ-u, na kilometr kwadratowy powinno przypadać przynajmniej 15 tysięcy ludzi, żeby usługi komercyjne i usługi publiczne mogły działać. Bo jak my to rozpraszamy, rozprężamy, powodujemy, znowu, skąd się biorą samochody w centrum? Bo to jest jakby podstawowe pytanie, a one się biorą stąd, że ludzie z przedmieść do tego centrum jeżdżą, tak? Bo nie mogą mieszkać i pracować w centrum, tylko muszą tam, a tu jeżdżą. I my mamy to miasto, które działa jak serce, tak? W godziny szczytu rano, godziny szczytu po południu. Ci ludzie się przemieszczają na okrągło. I idea miasta 15-minutowego, taka modna dzisiaj, to jest tylko powrót do przeszłości, do tego, że ludzie mieszkają, pracują, korzystają z usług, z rozrywki w promieniu 15 minut od miejsca zamieszkania, ale 15 minut stąd to jest rynek w Rzeszowie. Tak? My mamy naprawdę miasto 15-minutowe. I chciałbym też Państwu uzmysłowić jedną rzecz, z której wiele osób, nawet tych, które są odpowiedzialne za planowanie przestrzenne w Rzeszowie, sobie chyba nie zdaje sprawy, że gęstość zaludnienia Rzeszowa na tle miast europejskich, takich, które faktycznie powinny być dla nas jakimś wzorcem, punktem odniesienia, jest 4-5-krotnie mniejsza. To pokazuje, jak wiele dziur i pustek my mamy w tym Śródmieściu, w których trzeba wprowadzić ludzi. I bardzo wiele, bo my myślimy w takim paradygmacie. Dzisiaj mamy 500 samochodów i dołożymy kolejne 400, ale może część tych samochodów zniknie. Bo jak ludzie mieszkają w centrum, to nie potrzebują dwóch aut, tylko jedno wystarczy. I to są przecież procesy, które my już nie, że w Europie obserwujemy, my je w Polsce obserwujemy. Że na przykład w centrum Warszawy dużo ludzi 30+, nie ma samochodu, bo poruszają się metrem i komunikacją miejską, a jak potrzebują wyjechać na wesele do kolegi albo na Mazury, to samochód wynajmują. To też jest paradygmat, który się zmienia. My cały czas musimy próbować przewidywać przyszłość z pełną świadomością tego, że nigdy w 100% nam się to nie uda, ale próbować też korzystać z takich starych, sprawdzonych wzorców urbanistycznych tego, jak to miasto ma funkcjonować. No, pokrętne wiem, ale przepraszam za przedługi wykład. Sekundę, bo ja nawiązuję do tego, co mówił pan Marcin na końcu. Ja bym zadał takie przewrotne pytanie, tak jak pan mówił. Czy rzeczywiście te stare wzorce i ta definicja, którą pan podał na początku do swojego wystąpienia, są nadal w pełni aktualne? Czy przypadkiem nie jest tak, że te paradygmaty się zmieniają? Że miasto 15-minutowe, o którym wszyscy mówimy, składa się jakby z dwóch części, dwóch tendencji. Jedna to zieleń blisko, a druga wszelkie inne usługi publiczne. One są trochę w sprzeczności ze sobą, bo zieleń potrzebuje przestrzeni, a przestrzeni potrzebują także przedszkola, szkoły, miejsca pracy, innego rodzaju przestrzeni, prawda, bo zabudowanej. Więc pytanie, czy rzeczywiście takie gęste miasta, jakie tam było widać na początku, to jest coś, czego chcemy i oczekujemy w długiej perspektywie. Ja tego nie wiem, ale mam taką wątpliwość. Dobrze, to ja zaraz przejdę do tego slajdu, to żeby Państwo wiedzieli, to jest Praga, ten slajd. I to jest dobrze zaprojektowane i dobrze funkcjonujące miasto, podobnie jak dobrze funkcjonującym miejscem jest krakowska Starówka. Szkoda, że jej tutaj
nie pokazałem, gdzie jest wszystko, i zieleń, i usługi publiczne. To, czego dzisiaj nie ma, to mieszkańcy. COVID to zweryfikował, bo miasto po marcu 2020 roku się okazało wymarłe zupełnie, bo tam były tylko apartamenty do wynajmu. I to jest pewien problem we wszystkich miastach europejskich. Natomiast natura ludzka się nie zmienia. My ciągle mamy te same zmysły. To, jak odbieramy przestrzeń, jest wypadkową naszych zmysłów. Wielkość placów, po których się poruszamy, szerokość ulic jest wypadkową naszych zmysłów. To, że my w odległości 20 metrów poznajemy twarze, a powyżej tego już nie. I tak dalej, i tak dalej. To się nie zmieniło. Dlatego zasady budowania przestrzeni w mieście też się nie zmieniają. Absolutnie. Mało tego, z tą zielenią to też nie jest tak, jak pan Andrzej mówi, bo oczywiście, że kontakt z zielenią dla człowieka jest, jak się sprawdza, jak w ankietach odpowiadają ludzie, to ten kontakt z zielenią dla nich jest bardzo, bardzo istotny. Jakby mówią... Ja podam przykład taki. Lato. Jest 40 stopni. Więc w tym momencie, jeżeli nie ma tej zieleni, to jest po prostu skwar, czy trudno przejść ulicą, więc to trzeba brać pod uwagę, zieleń jest konieczna. Tym bardziej, jeżeli mamy zawsze i wciąż rodziny z dzieciakami małymi, które potrzebują jednak wyjść, rodzice potrzebują wyjść z tymi dziećmi, nie jechać 5 km dalej do parku, powiedzmy, tylko wyjść z tym dzieckiem na plac, na zewnątrz. Dobrze, ale ja się z tym absolutnie zgadzam, tylko nie dała mi pani skończyć, bo okazuje się, że kluczowe dla komfortu jest to, żeby w odległości 2 minut od domu znajdował się chociaż skwerek o powierzchni 400-500 metrów, tak? Park to już tak niekoniecznie, to do niego można tam pół godziny czy 20 minut dojechać, tak? Tak. I tak, ale tego brakuje, takich małych skwerków. Natomiast znowu my w mieście nie możemy, wrócę jeszcze raz do tego. Jeżeli patrzymy na rozwój historyczny i na to, jak się miasta rozwijały, to był proces naturalny i generalnie ludzi do tego nikt nie zmuszał. Wszyscy uznaliśmy, że mieszkanie w kupie to jest siła i że nam się to po prostu opłaca. To oczywiście powoduje również ma swoje minusy, pewien dyskomfort, bo mamy sąsiada za blisko i tak dalej, i tak dalej. No ale zawsze mamy wybór, możemy się wyprowadzić na wieś. Trzeba mieć też świadomość, że skompaktowane miasto to są po prostu niższe koszty infrastruktury. No bo taniej jest dostarczać wodę, prąd, wszelkiej maści usługi publicznej, taniej jest zapewnić komunikację publiczną i tak dalej, i tak dalej. Tak? I ja się zgadzam z tą zielenią, tylko że my mamy, miasto to jest taki puzzle. On się składa z bardzo różnych, sprzecznych interesów. I władza po to tak naprawdę jest nam, bo do niczego innego nam nie jest potrzebna, żeby te interesy próbować pogodzić i znaleźć złoty środek. I to wszystko, tak? Jakby też, no, ja się tu absolutnie z panią zgadzam, tu nie ma sytuacji żadnego konfliktu. No tak, no oczywiście, że tak. Na przykład budowanie parków na przedmieściach, gdzie trzeba jechać 5 kilometrów i nic dookoła nie ma, jest absurdem. To nie działa. Lepiej zrobić 3 razy mniejszy, ale powiedzmy taki, żeby się dało do niego dojść, albo zająć się tymi, które mamy i zrobić tam przestrzeń, z której ludzie chcą korzystać. No, w Rzeszowie akurat, jeśli chodzi o te tereny zielone w centrum, to myślę, że nie mamy żadnej tragedii. Ja myślę, że państwo to, co poruszyli, to i pani ma trochę rację, i Maciek ma trochę rację, ale jednocześnie nie macie racji. Dlaczego? Dlatego, że to, co Maciek mówi, to się przede wszystkim odnosi do śródmieść, miast. Natomiast to, co pani mówi, to się przede wszystkim powinno odnosić do osiedli, które są troszeczkę poza śródmieściem. I jeśli chodzi o śródmieście, oczywiście na to można mieć różne poglądy, ale generalnie sprawdziło się to w XX wieku, że jednak taka architektura modernistyczna, ona nie zawsze zdaje egzamin w śródmieściu. I w śródmieście to jak, czy w Pradze tu na zdjęciu, czy w Krakowie, czy nawet w Warszawie, jednak śródmieścia są zagęszczone i one dobrze działają. Natomiast na osiedlach, które nie mają już takiej funkcji komercyjnej, jak mają śródmieścia, tam rzeczywiście warto jest wprowadzać te zasady karty ateńskiej z początku naszego wieku, która stwierdziła, że to zagęszczenie, to wyrzucenie zieleni z miasta, co było efektem komercjalizacji śródmieść, to spowodowało, że to wyrzucenie zieleni odhumanizowało trochę życie. Stąd jednak warto jest na osiedlach,
które nie mają już takiego wymiaru komercyjnego jak Śródmieście, tak jak tu widzimy, jednak dbać o tą zieleń i tam nie dogęszczać. To jest właśnie to rozróżnienie między Śródmieściem, gdzie musi być w pierwszej kolejności komercja i opłacanie się funkcjonowania tego miasta, no i osiedla, które muszą być w większym stopniu nastawione na przestrzeń, na zieleń. I jeżeli będziemy mieli te dwie funkcje, to sobie ludzie wybiorą. Ci, którzy chcą mieszkać w zieleni, będą mieszkali w zieleni, a ci, którzy kochają tą przestrzeń taką gorącą, ta, która tak żyje intensywnością miasta wielkiego, to wybiorą sobie wtedy Śródmieście. Jak mogę, to tak już nie będzie dyskusyjnie. Instytut Rozwoju Miast przeprowadził takie badanie, jak jest z dostępnością mieszkańców do zieleni w dużych polskich miastach. I wyszło mu, że w odległości 5 minut w Rzeszowie jakiś tam niewielki skwerek posiada ponad 70% mieszkańców i zaleźliśmy w tej materii pierwsze miejsce. Proszę Państwa, jeszcze jakieś pytania, uwagi? Wspomnieli Państwo na początku o tych rozmowach prowadzonych z miastem i odnośnie tego projektu. Czy one dotyczyły również tego terenu, który wychodzi poza Państwa działki? Tak, my to pokazaliśmy. Ja sobie pozwolę wrócić do tego slajdu. I no, generalnie reakcja miasta była taka, że no, oni to rozumieją i z punktu widzenia zasad tworzenia dobrej urbanistyki przestrzeni w mieście, to ta nasza propozycja jest zasadna. Oczywiście no, jest problem, bo ten plan w części został uchwalony, bo trzeba byłoby skorygować, że tak powiem, w czasie rzeczywistym poczynania projektantów tego ronda i ulicy i tak dalej, i tak dalej. No ale nikt nie powiedział nie. Wszyscy uznali, że propozycja jest sensowna, chociaż jest sprzeczna z dotychczasowymi założeniami, no ale to jakby tak jak mówię, no nie może ogon kręcić psem. To znaczy dla nas przestrzeń jest ważna i to, że ona ma przez kilkadziesiąt lat funkcjonować, a nie to, że jakiś plan został uchwalony. To tutaj nie było konfliktu. Ja może dodam, że to jest propozycja też, żeby Państwo wiedzieli, no bo domeną inwestora jest to, że musi dysponować terenem, na którym chce realizować jakąś inwestycję. To jest nasza propozycja taka, żeby ten tutaj w dużej mierze od strony jakby urbanistycznej czy architektonicznej, ale my też jakby tego nie stawiamy na ostrzu noża, żeby Państwo mieli przekonanie, że jeżeli pewne procesy jakby poszły dalej, jeżeli jest tak, że już jakieś decyzje finalne pozapadały, no to oczywiście pokazujemy to w formie propozycji, a nie jakiegoś dyktatu. Ja tylko jeszcze na końcu Państwu dodam, że w miesiącu wrześniu przez dworzec autobusowy PKS-u przewinęło się ponad 300 tysięcy mieszkańców, więc też jest to informacja, która pokazuje, o jakim miejscu i jakim natężeniu, jeżeli chodzi o no, sposób przemieszczania się mieszkańców, korzystania z tego miejsca. Rozmawiamy o miejscu, gdzie moim zdaniem jest jedno z największych nasyceń, jeżeli chodzi o liczbę osób w tak wąskim okresie czasu, gdzie jest taka duża kumulacja. A tutaj też, jeżeli chodzi o odprawy z tego dworca, to blisko 12 tysięcy odpraw w ciągu miesiąca. To też pokazuje skalę całego przedsięwzięcia. Ja bym chciał skorzystać z obecności pana prezesa i szefa Rady Nadzorczej i zapytać z innej beczki, czy państwo rozważacie jakąś bardziej ścisłą współpracę z MPK? W sensie nie tylko takim organizacyjnym, ale także biznesowym. Ja tutaj mogę dodać w ten sposób, że ten zapis MKS, to tutaj pan architekt nie pomylił jakby literki. Powinno się to znajdować MPK. To jest efekt naszego spotkania z Zarządem Transportu Miejskiego i z Biurem Rozwoju Miasta. I tutaj żeśmy tą taką sugestię, żeby się autobusy miejskiego przewoźnika, czyli tutaj pan mówił o MKS-ie, chodzi o miejskiego przewoźnika w rozumieniu MPK Rzeszów, z transportu organizowanego przez ZTM, żeby miały możliwość zatrzymywania się i postoju. I rozmawialiśmy również o tym budynku tych magazynów, gdzie też te funkcje przewidujemy
i chcemy no, te funkcje, żeby tym administratorem tych funkcji w tym miejscu były władze Rzeszowa. Panie Andrzeju, to jest coś, co jest przeznaczone na potrzeby MPK. Wiem, ale mnie szczerze mówiąc o co innego chodziło, ale nie będę tego pytania drążył dalej. Dziękujemy za obecność, za przybycie, za dyskusję. Też Pana sygnały w formie mailowej. Bardzo prosimy o informację zwrotną.